Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii vloga. Będzie ten poświęcony grom, jakie miałam okazję zagrać, no i te, które mam oczywiście. Metro 2033. Kupiłam ją za... ile ją kupiłam? No... stać mnie było po prostu. Jest to... platynowa kolekcja. No, platynowa kolekcja, jak widać. Jest to bardzo fajna gra. Tutaj takie fajne pudełeczko. Tutaj... jakiś kod do czegoś. Tu jest znowu kod do czegoś. No i tutaj jest gra. Tutaj jest takie fajne coś. Lęka się przyszłości. No, przyszłości. Dobrze, przeczytam. Tak wygląda w środku. Jest to... z tamtego roku, podejrzewam, gra. I bardzo mi się spodobała, niestety na mój komputer ledwo co chodzi, ale gram, nie poddam się. No i może wyciągnę to. Dobra, wyciągnęłam, nie połamałam płyty. Taka piękna płyta. O, proszę bardzo, jakoś tak mam po wam pokazać, proszę. Fajnie się w nią gra, fajna jest akcja. Dubbing sobie ustawiłam po włosku, bo... rosyjski jakoś mi nie chłodzi poza bardzo. Fabuła też jest bardzo fajna, trochę dziwna, ale fajna. To jest taki... no taki strzelanka, horror, taki jak, prawie jak Fear. Lubię takie oczywiście strzelanko, horrory, bo to naprawdę są fajne. Fakt, że... mogłoby być lepiej, ale jest fajnie. A więc... plusy tej gry. Fabuła, fajna fabuła. Grafika, fajna grafika. No, fajna grafika, tylko że mi nie chodzi, no ale dobra. Jakie są jeszcze plusy? Akcja. Normalnie taka akcja jest, że normalnie nie możesz przysiąść, odpocząć przynajmniej na chwilę, bo zawsze ktoś do ciebie strzela, bo ci granata z... normalnie. Masakra. No i logika, że tak powiem, przeciwników. Nie ma tak, że nam się akurat, a nie zauważy mnie, przejdę sobie, co tam. Nie, oni cię zawsze zauważą, więc musisz uważać, gdzie stoisz, gdzie idziesz, czy cię nie widać, czy cię widać i tak dalej. To jest naprawdę straszne. Milion razy już no, zginęłam w tej grze, ale to już to dlatego, że mi się zacina, pamiętajcie, dlatego, że mi się zacina. No. Minusy tej gry. Największy minus, jaki... no... nie wkurza, wkurzał. To są te granaty. Mogłyby zrobić trochę inne te granaty, bo naprawdę jak się je rzuci, to prawie pod nogi sobie rzucisz. Chyba, że tak tylko u mnie. No ale to są moje minusy. Jakie są jeszcze minusy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Gra jest naprawdę bardzo fajna i wam bardzo serdecznie ją polecam. No human contact, and if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. Postanowiłam, że w tej jakby edycji vloga, że tak powiem, będę prezentować dwie gry. Ta pierwsza oczywiście była Metro. Metro. A druga jest to Alan Wake. Nie jest to żadna edycja, ponieważ nie było mnie stać na nią. Gra kosztowała mnie jedynie 40 zł w Empiku. Gdybym zamówiła, oczywiście był to by mnie kosztowała 32 zł, gdzieś tak. Zawiera dodatkowe epizody Sygnał i Pisarz. Jeszcze tej gry nie przeszłam, ale jestem już bardzo daleko, powiedzmy. Gdzieś tak na końcu 5 rozdziału, więc naprawdę fajna gra. I no i to jest bardzo fajna gra, bardzo wam polecam tą grę, ponieważ nie jest ona droga. Kolekcja, edycja kolekcjonerska też nie jest droga, za 80 par złotych chyba kosztuje. Więc naprawdę bardzo tania gra, więc z
zbierajcie i kupujcie, kurde. Plusy tej gry to są dobra grafika, nawet na słabych ustawieniach, to jest bardzo dobra grafika. Grywalność, czyli akcja, też jest bardzo fajna, chociaż czasami jest taka wkurzająca, że tak powiem, no. Wkurzająca. Fabuła jest bardzo fajna, czasami nie wiadomo o co chodzi, ale naprawdę jest bardzo fajna grafika, śmieszne są też akcje, czasami. No. Minusy. Minusy może ta dziwna kamera, która lata wszędzie w inne strony, ale to chyba tylko u mnie, ale to są, powtarzam, moje minusy. Wy możecie mieć inne zastrzeżenia, możecie mieć inne... Tyle chyba. Były to dwie gry. Alan Wake i Metro 2033. Gra jest bardzo... Tak, dwie gry są bardzo fajne. Polecam wam. Bardzo serdecznie, macie je kupywać normalnie. One są... Obie są to od 16 lat, więc... Ja jestem już, mogę je spokojnie kupić. No. No i tyle z tego vloga. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Następny vlog, nie wiem o czym będzie, szczerze mówiąc. Pewnie o czymś innym. No i to tyle. Goodbye wszystkim. Bye. Hush, hush, scream, scream, push it to the extreme.